imienia profesora Bronisława Geremka. Bardzo serdecznie witam. I oddaję głos Mateuszowi. Dziękuję. Proszę Państwa, dzisiaj jesteśmy członkami NATO, jesteśmy członkami Unii Europejskiej, jesteśmy narodem, jesteśmy społeczeństwem, które ma najwięcej pozytywnych emocji wokół Europy. To w Warszawie wyszło 250 000 ludzi po to, żeby demonstrować swoje przywiązanie do Europy. To nas wyróżnia, to jest niezwykle ważne, to nas w jakiś sposób określa. To zawdzięczamy profesorowi Geremkowi, między innymi, ale myślę, że był jednym z ważniejszych polityków, którzy nas na ten kurs europejski ustawili, i za to chciałbym w imieniu KOD-u, w imieniu nas wszystkich serdecznie podziękować. Nie mam osobistych spotkań, bo z pani Belidy profesora Geremka nie spotkałem, ale zawsze był niezwykle ważną postacią dla mnie, kiedy obserwowałem, co się dzieje. Myślę, że jego myśl ukształtowała wielu z nas, także bardzo serdecznie dziękuję i myślę, że powie coś mądrzejszego, bardziej związanego z samą postacią profesora Geremka, myślę, nie wiem, czy się coś z nim wspomnieć. Dziękuję bardzo. Całą rodzinę. Przepraszam, bo nie dostrzegam. Bardzo serdecznie Państwa witamy. Dziękujemy, że jesteście w tej chwili. To dla nas bardzo dobrze. Dziękuję bardzo. Proszę o głos pana senatora Andrzeja Bielewskiego. Dziękuję bardzo, panie prezesie. Chciałbym na początku się lekko nie zgodzić z Januszem Onyszkiewiczem, jednemu zresztą ze współtwórców tego wielkiego dzieła naszego wejścia do Paktu Atlantyckiego. Mianowicie Bronisław Geremek, nasz kolega, przyjaciel, nasz szef przez długie lata, był oczywiście krótko ministrem spraw zagranicznych, ale przez wiele lat przewodził solidarnościowemu reprezentacji politycznej, jako był